Wylądowałem w Irlandii, Dublin. Jeśli Dublin i Irlandia, to tylko Guinness. Z kija. Zaczynamy. Pozdro. Chodzimy sobie po Dublinie. Ale trzeba dotknąć tego cycka, żeby mieć farta na całe życie podobno. Aż ty kurwa! Taka drogi hotel. Koleżka pracuje. Mówi, że jest apartament, w którym coś tam prezydenci się spotkali i podpisali konstytucję tutaj Irlandii. Mówi, że nas tam wpuści, także idziemy tam Guinnessa walnąć z prezydentami. 11 tysięcy euro za ten kwadrat. Patrzcie na to, za ten apartament. 11 tysięcy, 50 tysięcy złotych. 200 lat. Tu podpisywali konstytucję Irlandii. Ty, można coś wynieść? Jeden pokój, cały apartament taki. Historyczne miejsce. Tuż nowoczesne. Pozdro. 50 koła za noc. No co kina, człowiek. Można świat objechać za taki hajs. No nieźle. Pozdro z Irlandii. Zwiedzamy dalej hotel. Dzięki koledze. Teraz jesteśmy przy tej konstytucji, którą spisali. Ty to trochę to spisywali, nie? Dobra, i tu mamy następny jakiś kozacki kwadrat. Po prostu stary. Było tak, że ciekło po kropelce i po dwóch miesiącach burwa się budziła, tam coraz większa dziura. Jak to jest dobrało? Dziabnięty jestem za bardzo. Tu jest ta konstytucja. Z kitramy. W sumie nie wiadomo, bo tu trochę tematu poszło. Prosto z kuchni. I trochę mi się tutaj kręci. Język mi się tu zakręcił, także będę chyba kończył. Pozdro. Przesiadka w Miami i lecimy do Nikaragui. W Miami już byliśmy, także tylko tranzyt. Pozdro ze Stanów. Jak jeszcze raz ktoś powie, że w Stanach ostro sprawdzają, to go opluje. No. Zero kontroli. Już zobaczyli od razu kamerką, że byłem w Stanach, nie narobiłem bigosu i wyszliśmy na zewnątrz, bo idziemy coś zjeść. Także jesteśmy w Miami. I od razu natknęliśmy się na psiarnię. Pozdro. Nikaragua. Jesteśmy. Podobno komunistyczny kraj. Sprawdzimy to. Środkowa Ameryka, jak nazwa sama wskazuje, pomiędzy dwoma Amerykami. Z jednej strony Pacyfik, z drugiej strony Morze Karaibskie. Będą wulkany i trzy miasta. Także zobaczymy. I chiquity dla Maciusia. Pozdro. Zwiedzanie zaczynamy od knajp. Prowadzi. Jak zawsze. Jedzonko, zupa już zjedzona. Zobaczymy, co po niej będzie. Pierwsze piwko miejscowe z wulkanem. Pierwsza przypineczka w Nikaragui. Staliśmy śniadanko, taki skromny hotelik. Idziemy pożyczyć auto i lecimy przelecieć stolicę i potem kolejne miasto wieczorem. Wulkan. W nocy się go ogląda, bo podobno można zajrzeć do środka i zobaczyć bulgoczącą lawę. Pozdro!
Nie mamy samochód. Zaraz wam opowiem. Lecimy. No mów o tych drzewkach, Maciusz, a co tam chodzi? Gest pani prezydent. Ona wymyśliła sobie, że ustawić takie drzewka tutaj. Jak były zamieszki, to ludzie je wywracali, niszczyli. Chavez nawet jest. Zaczynamy zwiedzanko. Mamy katedrę, ale to jest chyba jakaś nieczynna stara katedra kozacka. Sandino. Mamy kolejne obiekty. Rewolucja. Kościół jest tu gnębiony po władze komunistyczne, aczkolwiek nie widzę aż tak dużo policji, jak na przykład w Wietnamie byliśmy w stolicy. Tam były flagi czerwone wszędzie oraz policja z pałkami. Tutaj tak luźniej widać, ta komuna jest. Pierwsze wrażenie ogólnie mega pozytywne. Ciutko przyszczyżone trawniczki, elegancko. Historia tych drzewek sztucznych to ekipa, czyli rodzina komunistów, która trzyma władzę tutaj. Żona tego dyktatora, w sumie chyba można go tak nazwać, wymyśliła, żeby upięknić ludziom życie, takie drzewka. Jak był tu jakiś przewrót, to oni je wywracali i niszczyli. Z jednej strony mają Morze Karaibskie, z drugiej Ocean Pacyfik. Mają też jeziora. Jedno z największych jezior na świecie. Dużo wulkanów. Także coś tu zobaczymy. Dwa wulkany, trzy miasta. Coś będzie się działo. Lecimy dalej do kolejnego miasta, Grenada. Managua, czyli stolica Nikaragui. Właśnie odkryliśmy, że ten plac nazywa się Jana Pawła II. Nie wiem, czy znacie tą postać. Co by nie mówić. Ziomek. Pozdro. Padre. Zmieniliśmy hajs w banku i ruszamy do kolejnego miasta. Tylko najpierw jeszcze grillik. Góra, ty to na trzeźwo to chyba nie lubisz jeździć, co? Dwa razy jechałem na trzeźwo i dwa razy miałem dzwona. Nie będę ryzykował. Jak się lata po Nikaragui. To nieprawda, że jak ma się dzieci, to nie wolno ci płacić pić. Wolno, tylko trzeba rano wstawać. Na tym polega odpowiedzialność. Dokładnie. Pozdrawiamy. Grenada. Typowo kolonialna zabudowa, Maciuś. O, są, idą dwie akurat, akurat, jakaś. Są. A wieczorem to będzie super wyglądać. Grenada. Bardziej kolonialna zabudowa.
hotelik mamy. W takim klimacie. W międzyczasie trochę poczytaliśmy, że nie można tego kraju nazwać właśnie komunistycznym. On tam z historii współpracował z Rosją i z Kubą. Jeśli chodzi o te rejony, to taki przyjaciel Kuby, ale teraz jest mocno przyjacielem ze Stanami. McDonaldów bardzo dużo, KFC-ków i Burger Kingów, więc ciężko nazwać to komunistycznym krajem. Nie widać też jakichś tam mega wojsk i policji, które by kontrolowały. Nie no, ale tutaj kawał historii. Coś tu się dowiemy, co tutaj się działo. Patrzcie, jakie tutaj są pokoje. To jest wejście do pokoju. Many you want? Maybe 10. Góra. you refer here. My someone six. Sherry met. To jest łazienka. No, nie no, Maciuś, tu można 30 chikit przyprowadzić, no. 33 to swoje. 33. Kino. Słuchaj, niezły kwadrat zamówił. Ja myślałem, że my idziemy gdzieś po jakimś korytarzu. Na miasto. Z bananami. Coca-Cola. Zobaczcie tu, jaki stary budynek to zaczął. Na Kubie podobne klimaty były. O, złotówa, chyba mnie poznał. Dobra, weszliśmy na targowisko. Są już klimaty ciepłych krajów. Tutaj jak ładnie. Love Grenada. I tam jedno z największych jezior na świecie. Las Palmas. Zamówił jakieś gejowskie drinki, ale dobra wiadomość dla chłopaków z siłowni, można bez recepty kupować teścia w aptece. Zakupimy więcej, pozdro. Mamy kolejne danie, Nikaragua ciąg dalszy. Tak meksykańsko trochę, nie? Pozdro. Chica. Chica. Chica, chica. Kolejny dzień. Ruszamy. Onetepe i prom. Z tego miejsca płynie. Wczoraj
całkiem spontanicznie wpadliśmy na taki pomysł, żeby to odwiedzić. Nic nie mamy zarezerwowane, więc zobaczymy, czy się uda. Jest to raj Nikaragui. Potem coś o tym opowiem. Dowiemy, czy bez rezerwacji jest to w ogóle możliwe. A jest to wyspa, która przez tysiące lat nie była zamieszkana, bo Indianie w dawnych latach uważali ją za świętą. Także na pewno warto zobaczyć. No i przede wszystkim wulkan o wysokości 1600 metrów, czyli tyle co dolnośląskie góry Śnieżka. Tak to wygląda. Są dwa wulkany na tej wyspie. Jak zwykle przejmuję mostek, bo ja mam kwity sternika, nie? Także wiecie, gdzie my dopłyniemy? Do Stanów. Pozdrów, bo płyniemy na wyspę. Życie marynarza. Rum. Dziwki. Dziwki i koks. Dawaj, rzucaj tą cumę. Przejąłem tutaj kapitański. Wypływamy. Przed nami płynny wulkan. Zobaczcie, jak to wygląda kozacko. Prywatnego gościa wynajętego i nas obwiezie po wyspie z wulkanami. Właśnie jest w tych pięknych krajach. Kierowca dostał browara, siorbie. Mamy kito w drinku. Dawaj bułeczkę, dawaj. I lecimy na objazd wyspy. Zmieniliśmy znowu plan. Co chwilę coś tu dynamicznie się zmienia. Ale to wszystko zależy od ilości wypitego alkoholu i innych używek. No i od dziewczyn, no czy Maciuś tu będzie miał jakieś dżigity. Pozdro. Mamy pierwszą atrakcję, ale wysiorbałem z 5 takich drinków, chociaż potem mam prowadzić, ale widzieliście, że tu w Nikaragui prowadzi się na siorbanym. I nawet nie wiem, co będę zwiedzał, ale biorę cokolwiek. Trochę za bardzo się nasiorbaliśmy. I zamiast zwiedzać, spędzimy godzinkę na takiej lagunce. Nie będziemy biegać tu po dżungli. Przypineczka. Zamawiamy żarełko i chlanie. Pozdro. Co ty tam zamówiłeś? Mięso. No i dobra. Mamy szamkę, mamy browarek i mamy jeszcze temat. Ale to po jedzeniu. Wszystko tu jest. Trendy na wulkan. Macioro jednak. Atrakcja na wyspie. To się lgną. Motylarnia niby. Tu jakiś poleciał, ale ja wiem, czy to warte tego wszystkiego. No dobra. Patrz jaki ty. Tenis kozacki, ty. Patrz jaki wariat. Cytrynek. Ja łapię to na to. Tak się na to. Motyla noga. No to już jest pewne. Beautiful. Nie spodziewałem się, kurwa. Co to za zwierzę? Dżunglowe? Kasztanka. Czego się boisz, ty mordo?
kolejny cel to miasto Leon. A dobry, dobry. Korytko. Po drodze. Po rejsie. Pozdro. Jesteśmy. Leon. Kolejne miasteczko. Kolejny hotelik. Pozdro. Kolejny dzień w Nikaragui. Podwójne śniadanko. Najpierw taka przekąseczka. Zaraz będzie drugie danie śniadaniowe. Miasto Leon. Idziemy zobaczyć katedrę, a potem ciśniemy na plażę. I w nocy znowu wulkan. Kolejny. Cztery wulkany będą. Miasto Leon, największa w Ameryce Środkowej katedra. Zaraz jedziemy na plażę, a wieczorem na wulkan, w którym bulgocze lawa, który już drugi dzień odkładamy na kolejny, bo co chwilę coś nowego spontanicznie nam skakuje, ale jak dotąd realizacja planu 100%, a nawet ponadto kilka rzeczy doszło. Pozdro. No i browarek z rana. O, dzwony biją na moje powitanie. Wchodzimy do katedry pomodlić się, jak to moja mamusia mówi, o rozum. Długo musiałbym tu na klęczkach leżeć, żeby mi rozum naszło. Ale jak mamusia kazała, to i zdrowaśkę walnę. Dobra, grzechy odpuszczone. Można szukać dealera i iść tu. Ostro w temat. Jakby kwiatki biskusa. Ale... Jedziemy na plażę. A tu przeładowany samochód z ludźmi. Pozdro z Nikaragui. Nad morzem, a raczej po stronie Nikaragui, gdzie jest Ocean Pacyfik. Tu będziemy spać kolejne dwie noce. I tak to wygląda. Ocean spokojny. No faktycznie jest spokojny. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. O, i serduszko nam dali z Maciusiem. O, oni wiedzą, co się święci. Sam Maciuś ma swoje kojo. Tu jest moje. Zobaczcie, jaki fajny klimacik. Pozdrawiam. Wulkan, zatrzymaliśmy się na miejscowego grilla. Kozackie koryto. A to wiesz, taki kurczak jest? Saja. Tu pokazane muzeum. Jak idą płyty tektoniczne. I jakieś tam różne ciekawostki o ruchach wewnątrz ziemi, które powodują właśnie wybuch wulkanu. Czterdzieści wulkanów. Nikaragui, kilka czynnych. Ten, który widzieliśmy wcześniej na wyspie, był na 1600 metrów nad poziomem morza. Koncept, o, to jest ten. Stąd płynęliśmy. Concepcion. Koncepcja. O, to był ten właśnie. Na nim już byliśmy. A teraz jesteśmy tutaj. Masaja. I rzekomo czekamy na zachód słońca, bo będziemy widzieć lawę bulgoczącą. Pozdro. A jeszcze jutro będziemy na tym zjeżdżać na desce.
czyli na takich saneczkach. Czyli ten. Ten. I ten. W sumie te dwa. Cztery wulkany widzieliśmy. Będziemy widzieć, jak się skończy ten turnus. Sytuacja na wulkanie. Wynajętą furą. Wulkanizacja na wulkanie. Wulkanizacja na wulkanie. Za bardzo depłem. Pozdro. Dymi nasz wulkan, tak dymi? No. Zajebiste. I jeszcze nie mogło być. Po wymianie kapcia sprawdzamy, że nie mamy wachy. Nie wiem, czy to widać. Chyba nie widać, że rezerwa świeci. Dobra, dojechaliśmy. Kapeć złapany, waha się kończy. Troszeczkę widać czerwonego tutaj na dole. Ale czekamy, aż się ściemni. Jak się ściemni, będzie widać go bardziej. Tak to wygląda. Mogłoby strzelić w górę, to by się tu wszyscy zdziwili. Teraz chyba widać najlepiej. Lawa rządzi. I zachód słońca. Na żywo widać lepiej, iPhone się gubi, to jednak widać jak lawa bulgocze. Tak to wygląda. Nikaragua. Wulkan Masaya, w którym zawsze bulgocze lawa. Pozdro. No i taka dziura. Znaleźliśmy wulkanizatora i robimy właśnie oponę. Kurwa, zabiłbym się. I robimy oponę wypożyczonej z wulkanu. Jeszcze street food. Z miejscowym żarełkiem. Sobie zjemy. No i do takiego czegoś tak nakładają. Wyjeżdżamy do nas, a tu pożar. Pożar lasu. To może było jakieś wypalanie też, wiesz? Bo to zaś jak to jednym ciągiem idzie. Kurde. Zawsze chciałem być strażakiem, mogę coś pomóc, ale sikawkę mam małą, wiesz? No i kolejny ranek. Trzeba troszeczkę się poruszać. Chłopaki wstają. 7:30. Las Penitas. Plaża, ocean spokojny, troszeczkę pompeczek trzeba porobić. Tutaj mamy deski, jakbyśmy chcieli popływać. Najważniejsza jest równowaga, czyli można pić
Można odurzać się różnymi środkami, można brać doping, ale przychodzi czas na trening, dietę i dbanie o zdrowie i kontrolę zdrowia. Jeśli wszystko się zgadza, równowaga jest zachowana, to można robić wszystko. Pozdrawiam. Jadąc na wulkan, tam autobus jedzie. Nawigacja każe nam jechać tam. Nie, no chłopaki, mogliśmy jeepa jednak wypożyczyć. Zobaczcie, jakie to są drogi. Nie, no zmieszczę się. Jedziemy? Nie, no góra, ale zobacz, to jakaś skarpa jest. Kurwa, co dalej będzie? No mówię, trzeba było tam jechać, żeby znak na wulkę, no przekombinowaliśmy. A co, wracamy? No ale do tutaj to jest. Ty, to jest tak jak ten, jak jest ten wąwóz korzeniowy. Kazimierzu Wielkim? Kazimierzu, no. Tylko tam nie można autem jechać. Patrzcie, tam autobus jedzie normalnie. Kozactwo. Trzeba brać od nich. Tak. Tak tu nie zawróci nigdzie, no musi gdzieś pojechać. No. Ale wiesz, ma fajny filmik na jacy. No i dobra. Ciąg dalszy podróży z autobusem. Na bezdrożach. W stronę wulkanu. Tylko że jak na razie się oddalamy. A zawrócić się nie da. Pozdro z Nikaraguły. Chcieli wyjść, bo się zakopaliśmy w piasku. Już się wypchaliśmy i jedziemy dalej. My dalej. Dalej lecimy już. Nie, w lewo. Rodziny. W lewo było ci tak? Lewo. Lewo to tutaj zawrócisz. No i do tyłu. Sakra. Dobra, już się trochę się wyludniło, znaczy wyrobiło. Na wulkan którędy? Tam? Dobra, dzięki. Dobra, dowiedziałem się, Maciuś, dobrze jedziemy. Pozdra. To jest twardo. Tego Maciuś jeszcze nie było, co? Taka sytuacja. Iść jeszcze spytam. Taka sytuacja. Na wulkan dobrze jedziemy? Ej, ty, w tamtą? Nie chcą gadać z nami. Ty, ten jaki duży, zobacz, patrz. Idzie na nas. Ten nie skręca. Idzie na nas bez odbioru. Weź ty, morda ty. Ty kurwa. Ty, a te? Te za karę. Maciuś, gdzie ty nas ładowałeś? Nie no, słuchajcie, takie rzeczy tylko w Nikaraguj. Dobra, lecimy dalej. Chłopaki wyszli, bo auto się zakopało. My dalej się męczymy. Trochę lżejszy jestem. Jadę sam. Żeby ten samochód tylko wytrzymał. Oddaliśmy się. Niestety nie podjechaliśmy pod górkę. 15 km taką drogą chyba coś poszło nie tak. Auto z wypożyczalni, sedan, więc może się zepsuć. Wracamy na wsteczny, bo nie ma gdzie zawrócić. Miał być wulkan, zjazd na desce po wulkanie, a jest zjazd, ale samochodem po grząskim podjeździe. Pozdrawiam. Wulkan Cerro Negro. I słynny zjazd na deskach. Tak wygląda samochód. Wody, samochód wypożyczalny. A tak wygląda droga, która nas zniszczyła. Idziemy z buta zobaczyć wulkan z daleka. Zjazdu nie będzie, ale chociaż go zobaczymy wzrokowo. Nim zawróciliśmy, przeszliśmy ten kawałek. Dosłownie z 500 metrów nam brakuje, żeby po tą górkę wjechać. I jest Cerro Negro. Tutaj zaraz zobaczycie, idę tu na górę, pokażę wam ten wulkan i widać, jak z tymi saneczkami zjeżdżają tam w dół. Nie no, masakra, chłopaki, musimy podjechać pod tą górkę. Jednak wracamy spróbować. Tylko ten podjazd nam został tutaj. Tam potem już jest droga taka zrobiona, nie wiem, przez jakiś buldożer. I widać, jak już zjeżdżają na tych sankach. Także może jeszcze się uda tutaj coś zobaczyć. Teraz tylko, żeby nas nie zniszczył ten podjazd.
Dobra, nie będę kręcił, bo trzeba tu wjechać. Skupić się na, na podjeździe. Pozdro. Ale poszedłem na górę, patrzcie, co się dzieje. Nie nagrywałeś tego? Mogłeś to nagrać. Słuchajcie, paką tu wleciałem. Słuchaj, nie takie offroady robił górki, kurwa, nie takimi furami. Dobra, jesteśmy, kurwa, w dupie, ale prawie na wulkanie. Jesteśmy, jest wulkan. I jest lepsza droga. No i dobra, jesteśmy. Zawsze się wszystko udaje, panowie. No i dobra, dojechaliśmy. No i tak to... Tak to wygląda. Nieszczęście, ciąg dalszy. Nie chcą nas puścić, że już za późno, żeby tam autem iść, 2 godziny się wchodzi, także chyba będziemy odpuszczać tą przyjemność. Ale było fajnie przeżyć taką przygodę. Przypinać go, zobaczcie, jak się opaliłem dzisiaj nad tym oceanem. Tu nam pozwolił tylko wejść na taką panoramę drewnianą, żeby zdjęcie z daleka zrobić mu się. Co cię to obchodzi? Dawaj. Nie do ruszenia tu jestem, Maciuś, chodź. O kurwa. Ty, czekajcie, najpierw ja wejdę, potem wy. Zawali się ta góra. Zawali się? Nie, don't worry. I'm special force. Fere wykręcił, ochroniarze się zbiegli, żebym w tej chwili zszedł. No dobra, trudno. Mówię mu, że I like it dangerous. No ale dobra, miesza z tym. No nic, nie zawsze wszystko się udaje, ale przygodę mieliśmy fajną, chłopaki. Dobra, to ta. To coś jest wulkanem i z tego się zjeżdża na saneczkach. Niestety nie udało się. Google nas zniszczył. Na szczęście nic tam z wypożyczalni. Okazało się, że jest terenowy i daliśmy radę. To przed nosem nam zamknęli bramę, że nas nie wpuszczą. Tak czy siak, było fajnie. Koniec naszych przygód. Droga powrotna okazała się też niezbyt odpowiednia. Ale próbujemy. Brak internetu, brak Google. Lecimy na wydrę. Pozdro. Jesteśmy znowu w wąwozie, czyli jednak nie ma innej drogi. Wracamy znowu tu Bangladeszem. Super jest. Dobra, najważniejsze, że idziemy. Nie no, dalej błądzimy. Kuzyn wychodzi nam... Szlaban. Szlaban, dobra. No to tak... Właśnie, że jestem w stanie zapłacić parę groszy za taką przygodę. To jest niemożliwe. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, internet nie działa. I cały czas lecimy... O kurde, jak duszno. Cały czas lecimy czymś takim. Dobrze, że fura wytrzymuje. Coraz mniej... Mniej przejezdna, musi iść przed nami i sprawdzać, czy gdzieś nie wpadniemy w jakąś dziurę. Tfu, nie daj Boże, koło nie przebijemy, jak ostatnio. No nic, panowie, chcieliście Nikaragułę, to macie. Dojechaliśmy w końcu do Leone. Znowu jesteśmy w tym miejscu, gdzie to jedzonko z grilla. W końcu sobie zjem, bo cały dzień spędziliśmy szukając drogi do wulkanu i powrotnie, ale przygoda kozacka. Wszystko dobrze, co pięknie się kończy. No i kolejny dzień. Poranek, 7:00. Teraz sobie poćwiczę, ale najpierw sobie poleżę na hamaczku i poczytam o kolejnym kraju, bo dzisiaj zmieniamy kraj. I tak można leżeć. Także leżymy sobie do 15, do 14 w sumie jeszcze tutaj w takich warunkach. Zaraz słoneczko wyjdzie, to jeszcze się poopalam, chociaż zjarałem się strasznie wczoraj. No, chłopaki jeszcze śpią jak zwykle. Ja tylko jestem ranny ptaszek. Ale co chciałem powiedzieć na koniec. Film tak ma 40 minut, także 45 sobie tutaj dokręcę. I kolejny kraj to jest Gwatemala. Lecimy z Nikaragui, przesiadamy się w Salwadorze. Salwador już byłem, zwiedzałem tam 2 miasta.
więc teraz tylko przesiadka. Lecimy do stolicy Gwatemali. Jesteśmy dwie noce w stolicy Gwatemali. Tam chyba wypożyczymy samochód, tak jak tutaj. nie terenowy, bo już nie mamy zamiaru offroadów robić, ale samochód jakiś taki zwykły, bo tylko 40 km obok jest Antigua Gwatemala. To jest taka pierwsza stolica i wyczytałem, że ona jest bardziej kolonialna, bardziej taka zabudowa i więcej zabytków, więc tam byśmy chcieli. Po dwóch dniach lecimy samolotem do Flores i tam jesteśmy trzy noce. Tam jest bardzo ładne też miasteczko i będą chyba dwa jednowieczorne na zachód słońca wyjścia do Tikal, miasto Majów. Ogromne, z przewodnikiem trzeba tam chodzić, bo można się zgubić. Jest to tak na wielkości, jak ktoś był, to świątynia Angkor Wat w Kambodży, w której też już byliśmy z Maciusiem. Tam będzie też wesoło, bo tu wziąłem trochę towaru pewnego, więc tam sobie rano zażyjemy i będziemy mieli fazę 10-dniową. Będzie lepsze zwiedzanie, będzie niezły kwas, jak to się mówi. No, ale to już wszystko na następnym filmie, także pozdro, zawsze ok, wszystkiego dobrego. A, jeszcze pewnie coś dogram, bo idziemy jeszcze na rybkę, jak chłopaki wstaną. A i może jak coś się wydarzy, to jeszcze coś dogram. Pozdro. A jeszcze dogramy trochę materiału, śniadanko na hamaczku z widokiem na ocean. Informacja, jakby było tsunami, gdzie uciekać. I ostatnie nadmorskie, nadoceaniczne jedzonko i uciekamy na lotnisko. Ej, dobra, ostatnia dogrywka materiału, bo 40 parę minut to za mało. Musi być tego więcej. Zamówiliśmy kozackie korytko. Zaraz nagram, co to takiego. Prosto wyłowione z oceanu. Dobra, co myśmy tu zamówili? O, zobacz, teraz. Jakie sytuacje. O, tu jest dla mnie komarek. Ty, Maciuś, grubo to wygląda. Jak jest? No jest. Dwa koniec sesji. Sesja zdjęciowa i można jeść. Maciuś, przesadziłeś, to nie jest ta langusta, to jest ta langusta dla mnie. Dla ciebie, placki do langusty. Masakra. Nie no, trochę przesadziliśmy, no ale nic, trudno, co zrobić. Jak już jesteśmy nad oceanem, to musimy działać jak nad oceanem. Ura, psy, schowaj drinka, psy. Sak. Nie dyskutuj z nimi, żeby nie wyczuli alkoholu. A po oczach widać coś, że krechę wziąłem? Nic. Załóż okulary. Ja się nie boję kontroli, człowieku. Jeszcze nie było. Jeszcze nie koniec filmu. Ewakuacja lotniska, bo trzęsienie ziemi jest. Alarm. Słuchajcie, jak wyje. Czekamy na samolot do Gwatemali przez Salwador i nas wywalają z lotniska, bo jest ewakuacja. Trzęsienie ziemi. Coś się dzieje. Uwielbiam to. Patrzcie, co tu. Ile ludzi. Wywalili wszystkich na pas startowy. Bo tam się może budynek, jak zatrzęsie ziemią, to budynek się zawali. A tutaj może się nie zawalimy. Kozactwo. Bo lubię w podróżach, jak coś się dzieje. Niezła akcja, ty. I co, zatrzęsło coś? Danek? No nie wiem, jego wciągnęło chyba. Jak zatrzęsło nim, to spadł w dziurę. Siatką.